A jak słyszeliście doskonale w faktach, Łukasz Gibała, jeden z dwóch pozostałych kandydatów na prezydenta Krakowa, jest gościem Rozmowy w Południe. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan był zaskoczony tym wynikiem pierwszej tury, bo sondaże wskazywały, że to pan będzie pierwszy, a tu znowu drugi. I to aż ponad 10% różnicy między Aleksandrem Miszalskim a Łukaszem Gibałą. Cel minimum udało się zrealizować. Weszliśmy do drugiej tury, natomiast rzeczywiście spodziewaliśmy się, że wejdziemy na pierwszym miejscu, weszliśmy na drugim, ale to nas tylko motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dlatego złapał mnie pan właśnie w Nowej Hucie, gdzie poddałem handlowym Wanda. Teraz jestem, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję ich. Mobilizujemy się na maksa. Wielu moich radnych dzielnicowych, prawie wszyscy radnych miejskich, współpracowników, fanów, wszyscy wyszli na ulicę, żeby przekonywać mieszkańców, że warto pójść na drugą turę wyborów i warto zagłosować za prawdziwą zmianą, a nie za kontynuacją tych rządów, bo Aleksander Miszalski właśnie jest związany z Jackiem Majchrowskim i tłumaczymy to ludziom, że Kraków potrzebuje prawdziwej zmiany. To, że warto pójść na wybory, to jest poza kwestią, o tym nie będziemy rozmawiać. Natomiast zastanawiam się, czy analizowaliście w sztabie te wyniki pierwszej tury i z czego to wynika, że pan dostał, że pan został na drugim miejscu, czego się nawet pan sam nie spodziewał. Trzy przyczyny były. Po pierwsze, była piękna pogoda, a my prowadziliśmy w sondażach i wiemy, że część wyborców naszych zrezygnowała. Przez pogodę pan przegrał, nie wierzę. No widzi pan, generalnie frekwencja wśród młodych ludzi była bardzo niska, znacznie niższa niż wśród osób starszych, a głównie na mnie głosuje elektorat młodych ludzi. To było 30% tylko frekwencji. Spodziewaliśmy się, że jednak ci ludzie pójdą do wyborów, teraz ich mobilizujemy, wydaje mi się, że będzie lepiej. No po drugie, tuż przed wyborami przyjechał do Krakowa ktoś, kto nie mieszka w Krakowie, ale cieszy się sympatią części elektoratu Platformy, prawie całego elektoratu Platformy, czyli Donald Tusk. No i wskazał Aleksandra Miszalskiego, swojego kolegę partyjnego, jako tego, na którego trzeba głosować i to zmobilizowało. Wiem, że zmobilizowało dużą część elektoratu Platformy, wśród której ja też mam trochę wyborców, ale to poparcie Tuska spowodowało, że zaczęli się wahać. Ja ich przekonuję, że przecież bez sensu, żeby osoba, która mieszka w Warszawie, która nie wie nic o problemach Krakowa, mówiła, kto ma być prezydentem naszego miasta i wydaje mi się, że odbijemy tę część elektoratu. No i po trzecie i ostatnie, była też bardzo intensywna, brudna, nielegalna kampania przeciwko mnie, finansowana przez jednego z deweloperów, który według naszych szacunków wydał około 1 000 000 zł i zalał miasto ulotkami, nielegalnymi ulotkami, plakatami, też reklamami w internecie, które właśnie szkalowały mnie i oczerniały. No to mamy już... Ten deweloper... Proszę. To już mamy wyjaśnione te przyczyny, tylko tak a propos tej Platformy, to ja dobrze pamiętam, że pan był też szefem Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Tak, od ponad 10 lat jestem niezależny, ale wcześniej rzeczywiście byłem w Platformie. Odszedłem z niej w roku 2012. I kiedy pan przestał tak lubić Donalda Tuska? Właśnie wtedy? No to był jeden z powodów, że krytycznie oceniałem te pierwsze 8 lat rządów Platformy. Uważałem, że polityka ciepłej wody w kranie nie jest polityką optymalną, że powinniśmy kraj reformować. Jak widać, nie byłem odosobniony, bo przecież wyborcy w 2015 roku też podziękowali Platformie, więc ja zrobiłem to wcześniej. Natomiast też powiedzmy sobie wprost, to nie jest tak, że jakoś się bardzo nie lubimy z premierem Tuskiem. Myślę, że jesteśmy w stanie współpracować, że jeśli ja będę prezydentem, to będziemy współpracować na płaszczyźnie merytorycznej, płaszczyźnie profesjonalnej i że nie będziemy w stanie uzgadniać pewne rzeczy. No to teraz o Krakowie. Pan już rozmawiał z byłym wojewodą Łukaszem Kmitą z PiS-u, no bo to jego głosy, rozumiem, muszą panu pomóc, jeżeli pan chce wygrać te wybory. Nie rozmawiałem i nie planuję rozmawiać z nim. Planuję bezpośrednio agitować i przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przekonuję ich, że jeśli będzie prezydent niezależny, niezwiązany z partią, to dla nich to dużo lepsza opcja niż prezydent z Platformy, bo taki prezydent niezależny, Łukasz Gibała, to w takim Krakowie będzie miejsce dla wszystkich wyborców. PiS-u, Konfederacji, Platformy, PSL-u, Trzeciej Drogi, Lewicy. Natomiast jeśli będzie rządziła jedna opcja polityczna, która ma większość w Radzie Miasta, czyli Platforma, i teraz jeszcze będzie miała prezydenta, to może tak być, że niestety część krakowian będzie się czuła wykluczona. Ale swoją drogą, to jak pan sobie poradzi jako prezydent z Radą Miasta? No bo nie ma siły. Nawet PiS 12 mandatów i Kraków dla mieszkańców, czyli pańskie ugrupowanie 7 mandatów, no to większości mieć nie będziecie. I to będzie bardzo dobra sytuacja, bo będzie potrzebny kompromis, będzie potrzebne poszukiwanie kompromisu, dialog. Oczywiście z Platformą, bo z kim innym. Platforma ma większość w Radzie Miasta. I oni nie będą mieli władzy absolutnej, ani ja nie będę miał władzy absolutnej. To jest dużo lepsza sytuacja, kiedy będziemy zmuszeni szukać jakichś wspólnych rozwiązań i kompromisów, niż jak cała władza będzie w rękach jednej formacji politycznej. Spodziewa się pan ostrej dogrywki? Czyli mówiąc wprost, będzie brutalna ta ostatnia dogrywka przed drugą turą? No patrząc na to, co się działo przed pierwszą turą, to nie mam żadnych wątpliwości. Powiem tylko jedną rzecz, że na 3 godziny przed ciszą wyborczą pojawił się filmik w sieci, który ostatecznie obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób, który był dystrybuowany w ciszy wyborczej przez takie różne troll konta.
Filmik nagrał gangster, człowiek, który spędził 6 lat w więzieniu za właśnie udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ten filmik nie szkalował. Ten gangster jest, sam się określa jako kolega Aleksandra Miszalskiego, wprost mówi, że mu kibicuje. No więc spodziewam się, że tego typu różne osoby będą mnie atakowały, żebym nie wygrał ja, tylko żeby wygrał mój kontrkandydat. No ale też pan używa mocnych słów. A ja chciałem się odnieść a propos tej brudnej kampanii. Właśnie nie wiem, czy to brudna kampania, bo lokalna Gazeta Wyborcza pisze o tym, że spółka pańskiego brata, nie mówimy o tych 200 milionach, tak? Czyli mówimy o tym, o czym pisała Wirtualna Polska, przepraszam. Mówimy o tym, że informacja o pańskiej firmie, czy firmie pańskiego taty, o tym, że ma 200 milionów długu. Jak pan to traktuje? Też jako brudną kampanię? Jak pan się z tego wytłumaczy? No bo to rozumiem, chodzi o zarządzanie budżetem także w przypadku Krakowa. No tak, moi przeciwnicy zarzucają mi, że zadłużyłem własną spółkę, no ale to jest zarzut absurdalny. Spółka, którą mam, produkuje filamenty i deski kompozytowe. Filamenty, ale zadłużył panią, czy nie? Wziąłem pożyczkę inwestycyjną, żeby wybudować nową halę, bo się rozwijamy, produkujemy, eksportujemy do 70 krajów na świecie, produkujemy te towary premium, innowacyjne. Wszystkie spółki innowacyjne, wie pan, tak się rozwijają, że po prostu jak inwestują, to biorą kredyt, biorą pożyczkę. No nie ma w tym nic nadzwyczajnego, zwłaszcza, że majątek tej spółki warto dużo więcej niż ta pożyczka, więc to jest rzecz naturalna i to moim zdaniem raczej dobrze o mnie świadczy, że nie jestem zawodowym politykiem, tylko że mam też przedsiębiorstwo, które rozwijam. A dlaczego pan chce referendum w sprawie prohibicji w Krakowie, nocnej prohibicji? Dlatego, że ja w ogóle uważam, że w Krakowie powinny regularnie odbywać się referenda. Chciałbym, żeby w przyszłej kadencji były co najmniej takie dwa referenda, w każdym po kilka pytań w tematach, które są najbardziej kontrowersyjne, czyli prohibicja nocna, rozszerzanie strefy płatnego parkowania, strefa czystego transportu, budowa ewentualnie w Krakowie małej elektrowni jądrowej. To są takie tematy, które budzą ogromne emocje, gdzie ludzie się dzielą mniej więcej pół na pół. I ja uważam, że to nie powinno być tak, że jednoosobowo prezydent albo radni w kilkadziesiąt osób podejmują takie decyzje, tylko niech mieszkańcy zdecydują w sposób jak najbardziej demokratyczny, czyli poprzez referendum. Ale wie pan, referenda kosztują, a rozumiem, że wybory samorządowe są po to, że dajemy komuś mandat po to, żeby decyzję podejmował, między innymi w sprawie nocnej prohibicji chociażby, czy czystego transportu. No to jest pytanie o właściwy model demokracji. Ja uważam, że warto wydawać pieniądze na demokrację i warto często pytać mieszkańców o zdanie, bo wtedy dochodzi do takiego jakby większej świadomości, większego zaangażowania obywatelskiego, a chyba o to nam chodzi. Jeśli mieszkańcy tylko raz na 5 lat, bo teraz kadencja została wydłużona, będą wybierali swoich przedstawicieli, którzy za nich potem będą przez 5 lat podejmowali decyzje, to mnie się taki model społeczeństwa obywatelskiego nie podoba. Opłata turystyczna, 50 zł za noc, dobrze czytam? Tak, to rzeczywiście byłaby bardzo wysoka opłata, jedna z najwyższych w ogóle w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Na razie nie możemy jej wprowadzić, bo w ogóle musiałby rząd przyjąć odpowiednie regulacje, żeby samorządy miały takie prawo, ale ja jestem gorącym zwolennikiem wysokiej opłaty turystycznej, bo uważam, że w Krakowie mamy problem z turystyfikacją, z nadmierną liczbą turystów, którzy wypędzają mieszkańców z centrum. Centrum się wyludnia miasta, dlatego że jest coraz więcej hałasu, coraz więcej awantur, coraz więcej właśnie też pijaństwa, coraz więcej takich zanieczyszczania miasta poprzez turystów, którzy wymiotują, którzy generalnie imprezują i z tym jest gigantyczny problem. Centrum się prawie w ogóle wyludniło, więc bez jakichś takich ograniczeń, jak chodzi o napływ tych najtańszych, zwłaszcza najmniej zamożnych turystów, bez ograniczeń w kwestii tej alkoturystyki, no to okaże się, że Kraków będzie miastem wydrożonym od środka, że będzie miastem, gdzie po prostu centrum jest dla turystów. Ale pan to dokładnie zbadał, że ci, którzy preferują tą turystykę, powiedzmy rozrywkową, to są ci najmniej zamożni? Bo ja mam wrażenie, że to jest wręcz odwrotnie, a te 50 zł może zatrzymać tych, którzy po prostu Kraków chcą zobaczyć. Taki turysta, który przyjeżdża, żeby na przykład tutaj spotkać się z kulturą Krakowa, z zabytkami właśnie, żeby gdzieś uczestniczyć w jakimś festiwalu, to bo oczywiście też może być turysta mniej zamożny i faktycznie przy okazji możemy też jego zniechęcić do tego, no ale moim zdaniem jednak największa część tych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby imprezować, to są turyści, którzy po prostu patrzą na ceny, którzy wybierają Kraków dlatego, że Kraków jest tańszy niż Londyn czy niż Paryż, że tutaj taniej można kupić alkohol, czy taniej niż tańsze są bilety wejściowe do jakiejś knajpy, do jakiegoś lokalu rozrywkowego, no i bez podniesienia tych kosztów dla nich, bo przecież nie dla mieszkańców. To będzie opłata tylko i wyłącznie dla turystów.
to moim zdaniem nie ograniczamy tej patoturystyki. Wie pan co, ale jak tak przeglądam wypowiedzi pańskie i pańskiego bezpośredniego kandydata, Aleksandra Miszalskiego, to zastanawiam się, jaka jest fundamentalna różnica między panami, bo pan chce też poprawienia transportu w Krakowie, odkorkowania miasta, o tym samym mówi Aleksander Miszalski. Aleksander Miszalski też mówi o tym, że jest problem z tą turystyką rozrywkową, jak ją byśmy nazwali w Krakowie. Mówicie panowie o podobnych sprawach i zastanawiam się, czy pan potrafi powiedzieć o jednej fundamentalnej różnicy, która różni pana i pana Miszalskiego? Tak, potrafię. Mamy bardzo podobne programy, ale jest kwestia wiarygodności. Aleksander Miszalski jest w ogóle niewiarygodny, bo on współrządził w tym mieście. Był radnym najpierw Jacka Machowskiego, a potem szefem partii, która razem z Jackiem Machowskim współrządziła. Więc jest pytanie, dlaczego ten program, który jest na papierze u Aleksandra Miszalskiego, jest zupełnie inny od rzeczywistości, która nas otacza? Dlaczego oni tego nie zrealizowali, tylko współrządzili? Natomiast ja od dawna krytykowałem Jacka Machowskiego, więc jestem wiarygodny, kiedy mówię, że rzeczywiście trzeba skończyć z patodeweloperką, skończyć z alkoturystyką i skończyć z innymi rzeczami, które są w Krakowie niewłaściwe. I wie pan, że jutro będziemy rozmawiać z Aleksandrem Miszalskim i zapytam go o to samo. I wie pan, że odpowie dokładnie tak jak pan. No ale jak odpowiesz, że nie rządził razem z Jackiem Majchrowskim? Nie, tylko powiesz, że jego kontrkandydat jest mniej wiarygodny. I wtedy co? No a z jakiego powodu miałby być mniej wiarygodny? No, nie mam pojęcia. Zastanawiam się, co może odpowiedzieć, bo jeżeli programy są tak podobne, a jeden z panów, czy obydwaj panowie mówicie, nie, bo my chcemy bardziej niż ten drugi nasz przeciwnik polityczny, ale to zastanawiam się, jak ma wybrać człowiek, który mieszka w Krakowie. Nie chodzi o to, że my chcemy bardziej. Być może Miszalski chce tak bardzo, tylko jest niewiarygodny, bo robi co innego, a mówi co innego. No weźmy nawet tą walkę z alkoturystyką. No przecież on generalnie był w Radzie Miasta przewodniczącym Komisji do Spraw Turystyki. No więc dlaczego tego problemu nie rozwiązał? No to jest pytanie. Przecież miał narzędzia. Miał większość w Radzie Miasta, bo Platforma razem z ludźmi Jacka Michalskiego rządzili w tym mieście. Miał prezydenta, który mu sprzyjał i którego on, Aleksander Michalski, popierał. Więc oni mieli narzędzia, żeby to zrobić i nie potrafili. Ale w tej prohibicji alkoholowej to pan się z kolei wstrzymał od głosu, o ile dobrze pamiętam. Tak, nie głosowałem dlatego, ponieważ jestem zwolennikiem referendów w takich sprawach i to podkreślałem bardzo wyraźnie. No dobrze, ale czy nie trzeba było wtedy jakoś wyraźnie się opowiedzieć po jednej ze stron? Dobrze, a pierwsza, najważniejsza sprawa z Krakowa, którą by pan załatwił jako prezydent, to? Jak zostanę prezydentem, to natychmiast podejmiemy decyzję o wykupie terenów na północy Krakowa wzdłuż rzeki Prądnik, tam żeby stworzyć taki ponad 100-hektarowy park XXL, bo to są tereny bardzo cenne przyrodniczo, boję się, że zostaną zabudowane i w ogóle jako prezydent chcę przeznaczać dużą część budżetu, co najmniej 5% budżetu inwestycyjnego na wykup terenów zielonych w ciągu właśnie całej kadencji. A będzie pan zwalniał ludzi w Urzędzie Miasta? Tych, którzy zajmują kluczowe stanowiska, tak. Większość z nich moim zdaniem nie nadaje się do tych stanowisk. Została tam nominowana przez Jacka Majchrowskiego nie na podstawie kryteriów merytorycznych i nadają się do wymiany. Natomiast szeregowi pracownicy, ludzie na szczeblu niskim czy średnim mogą spać spokojnie, bo to są bardzo często bardzo porządni, którzy ciężko pracują i którzy właśnie mają taki skrajny sufit nad sobą, nie są w stanie awansować, ponieważ nie mieli odpowiednich koneksji czy odpowiedniej legitymacji partyjnej. Czyli jak większość, pan użył takiego sformułowania, to rozumiem, że ponad 50% ludzi do zwolnienia w urzędzie. No tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska, czyli prezesów spółek, członków zarządów spółek miejskich, dyrektorów i wicedyrektorów wydziałów, szefów i wiceszefów jednostek miejskich, tak, większość z nich zostanie zwolniona i na ich miejsce zatrudnimy ludzi wyłonionych w konkursach. Te konkursy będą jawne, każdy będzie mógł wystartować. Jeśli będą przesłuchania kandydatów, to też one będą ogólnodostępne, będą nagrywane, tak żeby każdy widział, co każdy kandydat miał do powiedzenia i w ten sposób chce obsadzać te stanowiska. Tyle o polityce krakowskiej mówi Łukasz Gibała. A jeszcze a propos polityki ogólnokrajowej. Sam jestem ciekaw, pan też był kiedyś posłem. Jak by pan zagłosował w sprawie aborcji? Ja mam poglądy liberalne. Uważam, że ta nowelizacja nieszczęsna, ten wyrok Trybunału Nieszczęsny, który powoduje w Polsce mamy prawo bardziej konserwatywne niż w Iranie, był rzeczą kuriozalną. Kobiety mają prawo do tego, żeby w większym stopniu decydować o takich prawach, więc ja bym zagłosował oczywiście za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Natomiast jako prezydent Krakowa nie będę też miał na to żadnego wpływu, więc sądzę, że również wyborcy konserwatywni mogą mnie popierać, nie muszą się obawiać tego, że będziemy tutaj tego typu rozwiązania forsować. Jestem przekonany, a wręcz pewien, że Aleksander Miszalski dokładnie tak samo by zagłosował jak pan. Łukasz Gibała, kandydat... Tak? To bardzo prawdopodobne. Rzeczywiście w tej kwestii pewnie mamy podobne poglądy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, był gościem radia RMF24. Bardzo panu dziękuję za pański czas i za rozmowę. A jeszcze również bardzo serdecznie dziękuję.
A my, ja tylko przypominam, że jutro naszym gościem będzie Aleksander Miszalski, o którym mówiliśmy podczas spotkania z panem Łukaszem Gibałą, który też walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa.